bardzo serdecznie witam wszystkich na promocji najnowszej książki Romana Kandasa Krajowi i inne opowiadania. Dzień dobry. Witamy. Bardzo miło Państwa widzieć tak licznie na promocji. Włączone. Ja bardzo przepraszam za swoją niedyspozycję. Mam anginę, także proszę wybaczyć, że od czasu do czasu będę pokaskływać, a może nawet i smakać, ale nie mogłam sobie odmówić spotkania z tak fajnym, tak ciepłym i tak utalentowanym człowiekiem, jakim jest Roman Kandas i jego książką. A żeby wszystkim obowiązkom stało się zadość, to pozwólcie Państwo, że dyrektor biblioteki Herberta, pan Sławomir Szenwald, który nie może być dzisiaj z nami osobiście jednak, mimo wszystko Państwa pamiętam. Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie na spotkaniu autorskim i promocji nowej książki Romana Kandasa. Bardzo chciałbym być teraz z Państwem i autorem, ale niestety nie pozwalają mi na to moje obowiązki służbowe. Zatem pozwolą Państwo, że w tej formie złożę serdeczne gratulacje autorowi z okazji wydania jego pierwszej książki pisanej prozą, którą z ciekawością przeczytałem i wiem, że również Państwo chętnie po nią sięgną. Życzę Państwu miłego wieczoru z Romanem Kandasem. Pierwszej książki prozą wydanej przez bibliotekę. No właśnie. Szanowni Państwo, w imieniu bohatera dzisiejszego wieczoru, Romana Kandasa i swoim własnym, witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim rodzinę Romka, najbliższą, przyjaciół i tych przyjaciół wędkujących i przyjaciół piszących, bo jest, widzę, też ogromne grono Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, z którym Romek od lat jest związany, i przyjaciół z różnych innych miejsc i zdarzeń, które Was z Romanem Kandasem połączyły. Czy Państwo łowią albo lubią ryby? Tak. Tak? Wiele osób łowi i lubi. Dobrze. A czy mają Państwo bardzo bliskie relacje z Romanem Kandasem i swoje wspomnienia, anegdotki z nim związane? To Państwa zmartwię i ucieszę. Zmartwię w tym kontekście, że o rybach, to w tej książce wbrew pozorom, mimo że zatytułowana jest żgajoki, czyli takie małe rybki, wcale tak dużo nie ma, natomiast bardzo dużo jest o ludziach i o relacjach, które, mam takie wrażenie, dla Romana Kandasa od zawsze były, są i będą najważniejsze. Żeby wprowadzić nas wszystkich w taki, mimo wszystko jednak, wędkarski, rybny klimat, obejrzyjmy krótki filmik. Thank you.
Wam. Zapraszam. Roman Habdas, jak Państwo widzą, nie tylko poeta, nie tylko prozaik, nie tylko wędkarz, nie tylko członek RSTEK-u, ale także dziennikarz, ponieważ współpracował i z Wigorem przed laty, współpracował z Ziemią Gorzowską. I moje prywatne pierwsze wspomnienia związane z literaturą, chociaż wtedy to były artykuliki, są właśnie związane z Ziemią Gorzowską i z takimi krótkimi, odcinkowymi... Kącik wędkarski. Kącik wędkarski. Kącik wędkarski skrzył się, błyszczał i był naprawdę wspaniały. To było tylko i wyłącznie o rybach, ale to było tak napisane, że to po prostu była czysta poezja. Dziękuję. Wcześniej jeszcze była Gazeta Lubuska i też Kącik wędkarski. Ale w Ziemi Gorzowskiej trwało to najdłużej, do końca, że tak powiem, Ziemi Gorzowskiej. Wujek namówił mnie. Powiem szczerze, namówił mnie do tego wujek. Żeby pisać? Tak, do tych prób dziennikarskich. Był dziennikarzem w Warszawie. I pojechałem kiedyś ze Staszkiem, moim przyjacielem wędkarskim Karolewiczem, na targi wędkarskie. On wystawiał tam swoje błyski, które sprowadzał z Hiszpanii. I u wujka spałem. Wujek mówi, słuchaj, ty jesteś na takich targach, to zrób z tego reportaż. No ale kto mi to... Nic, zrób, napisz, idź do gazety jednej, drugiej, trzeciej, jakieś tam macie i ktoś to przyjmie. No i tak posłuchałem, tak zrobiłem i później jakoś faktycznie po ciosie udało się załapać w tej Gazecie Lubuskiej. Później zlikwidowano ten kącik, więc w Gazecie Ziemi Gorzowskiej. I rozumiem, że ta twórczość dziennikarska, wędkarsko-publicystyczna, była równoległa do twórczości literackiej. Literacka była wcześniej, jeśli to tak można wielkim słowem nazwać literacką. Tu wiesz. One zaczęły się, powiem szczerze, nie wiem, czy jest to Jurek Pawluczyk. Nie ma Jurka, obiecywał. Co ja mogę teraz robić? Ale Jurek Pawluczyk, który mnie, można powiedzieć, nauczył spinningowania. I to od razu tego z wysokiej półki, bo spinningowania pstrągowego. To on był tym pierwszym nauczycielem. I on grał w kapeli na dancingach w Sezamie, gdzie ja pracowałem jako kelner. I kiedyś przyszedł w trakcie dancingu posiłek zjeść. I wpisany był dla kapeli pstrąg, a on mówił, że on tego pstrąga nie będzie jadł, bo to jest pstrąg hodowlany, czyli tęczowy pstrąg, a on tylko je pstrągi potokowe. I ja tak słucham, a gdzie ty łowisz te pstrągi? On mówi, w Kłodawce. Jak? W Kłodawce? Pstrągi potokowe? Od niego się dowiedziałem. To był początek lat 80. A wędkujesz, wędkuję, a spinningujesz, no tak trochę. To słuchaj, kiedyś cię zabiorę na Drawę, pojedziemy. I pojechałem z nim na Drawę. Odkryłem Drawę poprzez właśnie kolegę i z nim zaczęło się to spinningowanie. I powiem jeszcze tak, z 2-3 lata znaliśmy się, to moje spinningowanie było kiepskie takie. I od razu trafiłem do klubu, który zakładano w Gorzowie, przez znajomość właśnie z Jurkiem. I tam dopiero zobaczyłem, jacy tam są faceci i jak potrafią spinningować. Ja tam byłem może dobry w podawaniu herbaty, jak mieliśmy spotkania klubowe. No i placek teściowej przynosiłem, bo ten placek to jest taki słynny placek teściowej, wiele grup znało i ten placek... się ci, co znają. I ten placek teściowy miał tam też swoje miejsce. Ja w zasadzie od tej strony tak bardziej gastronomicznej w tym klubie byłem, ale nie od wędkarskiej. Uczyłem się przy nich. Jesteś bardzo skromny, ale tak naprawdę twoja przygoda z wędkarstwem, twoja wielka pasja rozpoczęła się dużo, dużo wcześniej. I to dużo, dużo wcześniej znajdujemy też w tej książce. I od tego dużo, dużo wcześniej ta książka się rozpoczyna. Przeczytasz pierwszy fragment? Tak, z wielką przyjemnością przeczytam. Tutaj mnie dyrektor biblioteki w ogóle namawia, że mam tą książkę przeczytać. Ja jestem za, jak najbardziej.
jak to się... Audiobook powinien powstać, prawda? Właśnie, audiobook, tak. I autor ma przeczytać całą książkę. Minęli ogródki, płot chucickich i otynkowany mur kryjący ogród, podwórzowe zabudowania i kamienice Cieślewiczów. Za nim druciany płot z metalową furtką odgradzający plac zabaw. Weszli pod drewniany kadłub mostu. Kanał nabierał w tym miejscu rozpędu. Pękał w kilku miejscach na wystających z wody szczątkowych, zmurszałych filarach i pozostałościach wcześniejszych przepraw. Jego szum tworzył w tym miejscu swoistą muzykę, której najmłodszy lubił słuchać. Wypływając spod zacienienia, rozlewał się i tworzył przy dwóch przeciwległych brzegach małe zatoczki, w których woda uparcie kołowała. Czasami pojawiały się na jej powierzchni zbrylone, żółto-brązowe skupiska piany, efekt rozbryzgów i zbieranych z powierzchni brudów. Tak, ten odcinek był zawsze gęsto obsadzony wędkami. We wstecznych nurtach, w głęboczkach żerowały większe jozie i płaciary. Po prawej stronie, w rejonie powalonego drzewa i odchodzącej od jego pnia grubej gałęzi, najmłodszy kilka razy widział, jak dziadek Opielewicz zarzucał żywca na wędce z wielkim czerwonym sławikiem, a po chwili wyciągał szczupaka. Przeciwległy brzeg był mniej przyjazny. Miał śliski stok, do czego przyczyniała się usytuowana powyżej rzeźnia, wyciekająca spod fundamentów kościarni oraz komórki na bydlęce skóry tłusta maź. Dodatkowo w tym rejonie kanałowe ryby dokarmiała rura wypustowa z odstojnika, do którego masarnia spuszczała nieczystości. Tego dnia nikogo akurat na dobrych miejscówkach nie było, ale najstarszy nie myślał się tutaj zatrzymywać. Wiedział, że może być przegoniony, jeśli pojawi się starszy z klanów Gielników bądź kąśliwy Mietek, zwany Chudziną. Ślizgając się na tłustej ścieżce skarpy, szli dalej w szpaler krzaków, a za nimi pod parasol kilku rosnących wiązów i dalej do dróżki łączącej kanał z ulicą Kościelną. Za nią zaczynał się ogród proboszcza. Odstaw wiaderko i właź na barana, usłyszał najmłodszy, kiedy podchodzili do rosnącego najbliżej siatki drzewa z wiśniami. Jak wysoko wyciągniesz ręce, to sięgniesz te z lewej gałęzi. Nie ma ich dużo, ale spróbuj. No dalej, właź na mnie. Najstarszy oparł kij o siatkę i przykucnął. Najmłodszy wlazł mu na barki, wstając ratem, przytrzymał się metalowego słupka i mocniej przywarł do płotu, aż ten w swojej górnej części wybrzuszył się. Lewa dłoń ksuba złapała jedną z gałązek i nieco ją przyciągnęła, a palce prawej zrywały bardzo dojrzałe owoce. – Ile ich masz? – zapytał. Ale najmłodszy w tej samej chwili sięgał po kolejne wiśnie i nic nie odpowiedział. – No ile pytam? – w jego głosie dało się wyczuć szorstkość. – Cztery i piątą rozduszoną. – To zerwij jeszcze ze dwie i spływamy, tylko nie zduś ich, gamoniu. O, ty już znowu swoje zaczynasz. Zaraz tą zgniecioną ci zakołniesz. Najmłodszy nie zdążył dokończyć, bo w tym samym czasie grubaśny proboszcz Hildebrand pojawił się za krzakami agrestu i oznajmił, że jeśli chcą wiśni, to nie muszą ich wcale podkradać, tylko wystarczy przyjść i poprosić. My tylko kilka naklonki potrzebujemy, odezwał się najstarszy i nachyliwszy się, zrzucił brata na ziemię. Ten uchylił garstkę z pięcioma całymi owocami, jednym zgniecionym na amen. Ksiądz tymczasem, wracając na plebanie, powtarzał, że tylko płotu szkoda dla takich praktyk, kiedy to można zwyczajnie przyjść i wejść przez furtkę. Kto by jednak nadrabiał tyle drogi? Bracia równolegle zgadali się i poszli przed siebie, zabierając wędzisko
i blaszane wiaderko po marmoladzie. Szkajoki i inne opowiadania to cykl opowiadań. Te sięgające wspomnieniami najstarszych czasów to są lata 60. XX wieku. A akcent ostatni to, mam wrażenie, czas obecny, czas zastany, czas, o którym jeszcze porozmawiamy. To są twoje wspomnienia, ale to nie są reportaże. Tu nie jest prawda jeden do jednego udokumentowana i zapisana. To jest literatura. Ja sam nie wiem, co to jest, czy to reportaż, czy to opowiadanie, bo no, tak mi się pisało, tak mi się pisze, no, ja będę krótko... Wiele się tutaj rozwlekał, tak? Czuję, tak piszę. Jak czuję, tak piszę. No taki jestem samorodek, może samouk i... Co najgorsze, że ja nie robię planu. Książka powinna mieć plan. I przyznaję się do tego, że ja tego planu nie robię. Ja myślę, że w kryminałach najważniejszy jest ten plan. Opowiadaniach. Niekoniecznie może, nie? Bo to właśnie... I taki tu jest przeskok od tego... Od dzieciństwa, od tych najmłodszych lat, kończymy na roku ubiegłym, na grudniu, kiedy zostałem, wiecie co, mi się łzy do oczu w tej chwili ci są, kiedy został kanał z druzgotami. O kanale jeszcze porozmawiamy, ale nawet kiedy w opowiadaniach tych następnych, że tak powiem, nie tych pierwszych, jesteś już dorosłym mężczyzną, jest jakaś sytuacja tu i teraz, to i tak bardzo chętnie wracasz do wspomnień. Tych wspomnień tutaj jest bardzo dużo, one tę książkę budują. One są ciepłe, ale nie są sentymentalne. One budzą uśmiech, ale nie rechot. One, choć czasem chichot. One dają bardzo dużo do myślenia. Każą nam się rozglądać dookoła siebie, szczególnie właśnie końcówka. No właśnie, a ty mówisz, że siadasz i się nad tym nie zastanawiasz, że to tak idzie. Tak jakoś. Z samego serca. Tak jakoś idzie. U mnie wszystko w życiu tak jakoś po prostu samo się kręci, idzie. Ja jestem teraz w trakcie pisania jak gdyby drugiej części tych opowiadań, innych troszeczkę opowiadań. Chcę tutaj zaznaczyć ten okres, ten moment, gdy wygrałem Mistrzostwa Polski, opisać kolegów, którzy tam ze mną byli. Klubowiczów, bo to jest moje wędkowanie też. Mam zamyśle jeszcze trzecią, też w tym samym temacie, jaki tryptyk. No zobaczymy. Wspomnień tych wszystkich przygód od groma i ciut-ciut. Tu przede wszystkim dzieciństwo. Tak, ja już nie będę chyba raczej wracał do wspomnień z nadmusińskiego kanału, to tak brzmi kanał, ale to była taka, kanał obrzański, on gdzieś to była taka rzeka jak Obra pod Skwierzyną. Tego rodzaju rzeczka to była. Dzika, kręta, piękna. Dzisiaj to jest autentycznie kanał. Wspomniałem ten najwcześniejszy, w pierwszym opowiadaniu, ten pewien element taki najwcześniejszy. I później już przechodziłem do tego wędkowania takiego bardziej dorosłego. I w tym raczej będę się już też gdzieś tam umiejscawiał, nie? W wędkowaniu takim klubowym, w jakichś tam przygodach. I tych ryb tam wcale nie będzie dużo, bo opisywanie, wyciąganie jakiejś ryby, to myślę, że nie o to chodzi. To Hemingway zrobił. Absolutnie nie o to chodzi. Jak wspominałam, w tej książce są takie trzy najważniejsze elementy. Pasja, natura i ludzie. I ci ludzie ponad wszystko, bo to relacje rodzą pasję. To relacje później pozwalają te pasje przekazywać dalej. Te relacje budują przyjaźnie. Jedziemy na mistrzostwa, ale ważny jest nie tylko wynik, jaki osiągamy, ale ważne jest to, co razem ze sobą przeżywamy. No jadąc na mistrzostwa, najważniejszy jednak jest wynik, nie? Bo oczekują tego od ciebie. To musi być zawodnika. To nie, niekoniecznie musi być taka, to tam są inne przeliczniki, nie może być ileś małych ryb, ale żeby one były, to są punkty, to są troszeczkę inne rzeczy. Relacje i ludzie. Tego jest dużo w tej książce, no faktycznie, no ale bez tego by nie było książki, no bo gdybym nie miał
Ja to na każdym spotkaniu powtarzam takim autorskim, na promocji każdej książki, ta moja żona i tak swoje myśli, a ja wiem, że gdyby nie jej cierpliwość, ja poznałem też żony innych wędkarzy i czasami miałem strach wchodzić czy zapukać do tych drzwi, bo one były tak nie, te panie niezbyt miłe temu, co im mężowie robili. U mnie było trochę inaczej, nie? I to było ważne, więc tu już się coś zaczęło z ludźmi, nie? W tych środowiskach później, gdzieś tam tym literackim, bo to szybko też przyszło, respekt i tak dalej, tam byli też mi sprzyjający ludzie. Ja chyba, mi Pan Bóg tak dał, że trafiam na dobrych ludzi. To jest bardzo interesujące i bardzo swoiste. Ja nie łowię. Nie mam doświadczeń wędkarskich poza jednym, kiedy z moim wujkiem, zapalonym wędkarzem, pojechałam kiedyś na ryby, byłam u niego, kiedy moi rodzice wyjechali za granicę. I to wspomnienie polega na tym, że wujek zrobił ciasto wspaniałe, pachnące wanilią. Podjadałaś mu to ciasto? No zżarło całe po prostu, już mniej więcej nie wziął. I tak się moja przygoda z wędkarskim skończyła. Natomiast stereotypowo uważa się, że wędkowanie jest po to, żeby uciec od rzeczywistości, żeby uciec od ludzi, żeby uciec po ciszę i po spokój. Wędkarza kojarzymy z takim panem, który troszkę tam przysypia przy tej swojej wędce, która jest zanurzona, czasem zauważa, czasem nie zauważa, że ten spławik. To oczywiście jest... To jest stare spojrzenie na wędkarstwo. Ale jak to właśnie jest? Jaki jest ten balans, ta równowaga między tą ciszą, tym spokojem, tą naturą, którą też kontemplujemy, która też jest niezwykle istotna w czasie uprawiania tej pasji, a właśnie tymi ludźmi? Wiesz co, ja trafiłem już to, co powiedziałem na samym początku, w grono ludzi, nie chciałbym nikogo tu innego obrazić, ale wędkarzy, którzy łowili łososiowate. To też jest inny poziom, bo nie chcę umniejszać szuwarkowcom, ale jak trafisz nad jezioro i składki, od kładki do kładki słyszysz tylko jedno, przepraszam Państwa, ja staram się nie przeklinać, ale jest tylko urwa nie biorą i tak to się niesie i bluzgi, to się nie chce siedzieć nad wodą. To się nie chce siedzieć nad wodą. Dzisiaj pływam łódką i płyną pseudokajakarze i jest to samo. Jest tylko przeklinanie, głośne nawoływanie się, to jest okrutne. Ja trafiłem na grono takich kolegów i jeździliśmy na takie wody, gdzie też przeklinali i mówili. Tutaj jest taki fajny kolega, myślę, że go nie obrażę, jak powiem Bronek, ale Bronek tak to radośnie robi, z takim jakimś niesamowitym wdziękiem, że jak on coś powie, mocne, męskie słowo, to aż się przyjemnie słyszy. Słucham, nie? Że trzeba. No. Jest Pan Bronek? Jest. Jest. Panie Bronku, zapraszamy. Ja straszyłam, że tak będzie. Ale nie! Jak to jest z tym wędkowaniem i z tymi relacjami? Czy te relacje międzyludzkie, te wędkarskie są ważne? Dla mnie przyświeca motto japońskie. Jest czas na łapanie ryb i czas na suszenie sieci. Wysuszenie sieci to jest ten ptaszek na drzewie, to ognisko, koledzy, które razem wspólnie przeżywanie i bliskość przyrody. To jest główny cel wędkowania mojego. I rąka i moje kolegi. A jak się wędkuje z rąkiem? Spokojnie. On teraz już rzadko wędkuje, rzadko się spotykamy. Kiedyś to było bardzo często. Szczególnie na Drawie, na pięknej rzeki. Ma tu większy klimat naszej okolicy rzeki jak Drawa. Bardzo bym nie dziwił, o tej Drawie też jest bardzo dużo w najnowszej książce Romana Sardasa. To znaczy jest tam jedno z opowiadań, no i wspomnień jest troszeczkę tam. No właśnie, rzeka czy jezioro? Rzeka, prawda? Rzeka. Kiedyś zdecydowanie rzeki, ale od momentu jak mam Windsor, to jest Zalew Ledzewski, czyli jezioro. I tam spędzam najwięcej czasu, mam swoje miejsce na ziemi i to jest to miejsce. Ale ja już jestem taki wygodny i stary wędkarz, że już mi się po innych jeziorach nie chce jeździć, więc jeszcze kilka razy do roku się udaję na Drawę, bo mnie Przemek wyciągnie, czy tam na jakąś mniejszą inną rzeczkę, bo mnie bratanek Adam teraz namówił po ładnych iluś tam latach wujek, a gdzie tu pstrągi, a jaka, chodź, a pokaż, pojechałem. No,
I czasami już jak tydzień, dwa tygodnie nie jestem nad zalewem, to się wybieram nad wartę, chociaż na chwilę. Wspomniałeś Adama, wspomniałeś też Mirosława. A Mirek jest też tutaj, jest obecny, tak? To są ci koledzy, z których Mirek, właśnie Jurek Pawluczyk, nie wiem, czy dotarł, nie dotarł, to będzie miał za swoje. To są ci koledzy, z którymi bardzo dużo czasu spędza na zawodach i nie tylko, bo i po zawodach, na takich spotkaniach rodzinnych też, gdzie były małżonki, gdzie z dzieciakami, Heniu Oczkoś, Grażyna z Jeleniem Świętej Pamięci, tak. Sporo było tych wyjazdów, tych przyjaźni, tych... Może przyjaźni nie tak do końca, bo ja bardzo nie szafuję tym słowem przyjaźń, przyjaciel. Ma się kilku, jednego, dwóch, ale wszystkie, ale dobrzy kumple, nie, na których można liczyć, nie? No. Dobrzy kumple, ale też dobrzy kumple w rodzinie. Żgajoki, strona 31, żgajoki, czyli cierniki, maleńkie rybki słodkowodne, ale nie tylko żgajoki, czyli te chłopaki, te zuby w krótkich spodenkach, które wszędzie się wcisnęły, wszędzie były. Tak, tak, dla nas cierniki to żgajoki, w moim miasteczku tak się mówiło, tam w pewnej gronie, ale też starsi nazywali takich kunstfotów, jak my, też mówili żgajoki. Nasz tata mówił, nie żgajcie się, nie żgajcie się. Ja tak mówię teraz, bo jak to tata mówi po poznańsku, to się, no się żgocie. I my byliśmy też takimi żgajokami jako rodzeństwo, jako bracia. No i no tak to... To niech będzie o żgajokach w takim razie, mały fragmencik. Do spędzenia kilku październikowych dni nad Łódzko-Dmaczewskim namówił mnie kuzyn Marian. Do plecaka upchnąłem wodery, dres, ciepłą bieliznę i śpiwór. Mała podręczna torba pochłonęła kołowrotek oraz spławikowe przybory. W pokrowiec wsunąłem łuską teleskopową w spławikówkę. Żona przed wyjściem dołożyła buziaka i dwie kartki na mięso. To już Państwo wiedzą, jakie to czasy. Sześcioletni wówczas synek Radek sprowadził mnie przed blok, pomagając nieść małą torbę. Wsiadłem na Komarka i w trymiga dotarłem na podmiejski przystanek kolejowy Gorzów-Wieprzyce, który znacznie ułatwiał ambaras z zapakowaniem owada do przydziału bagażowego. Na głównym, aby dostać się na peron, musiałbym taszczyć motorower po wielu schodach. Od pół roku można było znowu swobodnie podróżować po kraju bez specjalnych przepustek. Do Santoka widoki za oknem urozmaicała mi warta, w okolicach Drezdenka Noteć. Od stacji w Starych Bielicach wypatrywałem Drawy, która mignęła pomiędzy drzewami, kiedy pociąg przejeżdżał po moście. Niebawem spalinowóz zwany Rumunem zaczął zwalniać. Stacja węzłowa Krzyż urastała ilością rozjazdów i torowisk. Na dalszą trasę skład wyruszył po zmianie spalinowozu na elektrowóz, a konduktor z dwoma kontrolerami od razu wzięli się za dokładne sprawdzenie biletu. Do Poznania stacji docelowej zostało jakieś półtorej godziny jazdy. Wystarczająco dużo na drzemkę. Obudziłem się w Rokietnicy i zacząłem obmyślać, którymi ulicami z dworca głównego PKP najprościej dojechać na Dębiec i dalej na wylotówkę na Mosina. Tadeusz pojawił się sporo przed południem. Podróż autobusem z Borka Wielkopolskiego, skąd wyjechał z przesiadką w Śremie, trwała 2 godziny. Marian, z którym zaplanowaliśmy jesienną rybarkę i do którego zjechaliśmy, zostawił nas przy talerzach z gołąbkami i poszedł do kompostownika wybierać czerwone robaki. Chwilę po nasyceniu trzewi uzupełniłem benzyną bak Komarka po sam wlew. Marian Piotr, do paliwa, z którego nabyciem był, jak i ze wszystkim, wielki ambaras, odkupił od sąsiada. Dołożyć musiał tylko dla dobra interesu 2 z 4 dorodnych morcinów, którymi pochwalił się po sobotnim przedpołudniowym wypadzie. Jakież to logistyczne, niesamowite plany trzeba było wykonać, żeby się spotkać, żeby dojechać z tych różnych miejsc do siebie. Ja nie wiem, bo to ja tam nie biorę udziału w tym. To jest opowiadanie, nie żartuję. No tak było, taki był kiedyś wypad, wyjazd. I tak to, no ale to były lata 80. To wiecie, jak to było, prawda? Z kartkami, z tym wszystkim. Trzeba było mieć wszystko przemyślane, co, jak zrobione. I to się fajnie układało, nie? Dzisiaj nie mam problemu z organizowaniem się też. No tak, ale dzisiaj to człowiek wsiada w samochód i po prostu jedzie. Tankuje, bierze, a jak nawet zapomni, to wszędzie kupi, prawda? No. Kolega z 300-500 kilometrów dalej robi dokładnie to samo. Natomiast wtedy rzeczywiście wymagało to
pewnego zachodu, pewnego przygotowania, a to świadczy, jak bardzo to było dla was ważne. No było ważne. Kończyliśmy z Jurkiem Pawliczykiem dancing, szliśmy do domów, godzina, dwie snu maksymalnie, pierwsza, druga, o czwartej się spotykaliśmy na dworcu PKS w Gorzowie, jechaliśmy autobusem do Strzelec Krajeński, tam była przesiadka, jechaliśmy do Dobiegniewa, w Dobiegniewie była przesiadka, jechaliśmy na Drawę do Głuska, z Głuska trzeba było 7-8 km dojść do Sitnicy, w Sitnicy przebieraliśmy się, rzeczy pakowaliśmy, worki foliowe, zakopywaliśmy pod krzakiem gdzieś, żeby tego nie nieść na plecach, zakładaliśmy wodery i dalej szliśmy wzdłuż rzeki jeszcze z 3 km we woderach, to już się człowiek ładnie tak zapocił. Później wracaliśmy do tego miejsca, skąd zaczynaliśmy, gdzie mieliśmy rzeczy złożone. To już byliśmy, a to był maj, czerwiec często, więc najczęściej czerwiec, bo to już lipienie można było łowić, to już byliśmy naprawdę w tyłek dostaliśmy dobrze. Było popołudnie, co było do zjedzenia, nie było wtedy butelek plastikowych, 1,5-litrowych, były szklane jakieś, czy termos, coś tam zjedliśmy, no i do Łuska po nogach na przykład, albo jeśli był autobus z Sitnicy, no to się wracało do Strzelec, ze Strzelec przesiadka do Gorzowa. No i co? Chodziło, żeby dać sobie wycisk. Ja to zawsze tak opowiadałem Jurkowi, mówiłem, wiesz co, taki był film animowany, szwedzki chyba, takim Carlsonie z dachu, co się na takim miał śmigiełko i się ja mówię, Boże, kto kiedyś coś takiego wymyśli? Dzisiaj jest, prawda, bo drony są, to już blisko, żebyśmy tylko się unieśli na ścieżkę i sobie na tą ścieżką, na zakole, jakie tam sobie obraliśmy, dolecieli, nie? Ale to już chyba nie będzie to, prawda? Proszę? To już nie będzie to. Dla nowych pokoleń będzie to. Ja tutaj mam napisane, ponieważ wcześniej się namawialiśmy trochę z Romkiem, kogo można byłoby poprosić i wywołać do odpowiedzi. Mam parę osób dopisane, między innymi kuzyna Mirosława, jego syna Adama. Brata Mirosława. Przepraszam, brata Mirosława i syna Adama. Bronka Konopę, Wilka Snarskiego lub Henia Oczkosia. Proszę. Proszę. Panowie, zapraszam. Do odważnych świat należy. Adam tam się schował w samym kącie, żeby do niego nie trafić. Czy ja w takim razie idę tam do samego kąta do Adama? Tam ja słyszałam, że tam ogromne sukcesy wędkarskie, dobrze? Wędkarskie, spławikowe? To znaczy spławikowe i spinningowe w tej chwili wszedł w pstrąg i w ogóle zamiata. Nie wiem, co mam dużo powiedzieć tutaj. Wuja był moim pierwszym nauczycielem, jeśli chodzi o wędkarstwo spinningowe. Przygotowywał mnie swojego czasu do mistrzostw okręgu. Tak bliżej, teraz słyszeć mam. Za często nie mówię do mikrofonu, więc... Przygotowywał mnie do mistrzostw okręgu poznańskiego, które bezkonkurencyjnie wygrałem. Po czym pojechałem na mistrzostwa Polski, również z wujem jako trenerem. Zająłem średnie jak na polskie miejsce. Dla mnie było to miejsce 11. Sukces powtórzyłem za 2 lata, zdobywając 3. miejsce w okręgu oraz kolejne mistrzostwa Polski. Tam już chyba zdobyłem 9. miejsce. No i wujek cały czas był moim mentorem, nauczycielem spinningowania. No a teraz tak trochę nieskromnie powiem, że trochę go już chyba przeganiam. Bo wszedłem w trochę nowsze metody. Ale w zeszłym roku poprosiłem właśnie wuja już wcześniej. Mieliśmy takie plany. W sobotę ci pokazałem, kto kogo przegania. To był przypadek i fakt. Poprosiłem wuja, żeby nauczył mnie właśnie tego, w czym był kiedyś najlepszy, czyli pstrągowania. Uważam, że pokazał mi pierwsze kroki, jak stawiać, a teraz już idę swoją ścieżką i dalej kształcę się sam w tym kierunku. Za co bardzo wujowi dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję pana. Czy ktoś jeszcze chciałby? Tam jeszcze siedział brat Mirek, wiesz, obok. Tam on się nie chce ujawnić pewnie. Już widzę. Jakim kompanem jest Roman Hardas nad wodą? Roman Hardas jest kompanem bardzo wymagającym. W sensie?
W sensie takim, że nie tak łatwo się poddaje. Ale musicie liczyć z tym, że warto zawsze dostępne. Po co jest wędkowanie? Tak naprawdę, już zapomnijmy o tych rybach. Co jeszcze daje wędkowanie? Przyjemność, spokój, to co już tu było powiedziane. Bywanie z naturą, przyrodą, samotność, wypoczynek. Odetchnięcie od całego dziennego, całego tygodniowego. Pracy zawodowej. Pracy zawodowej. Bardzo dziękuję. Jakby zawsze była piękna pogoda i świeciło słońce i w ogóle było ciepło. Tymczasem wypowiadanie Tomka, leje deszcz, tak, wieje wiatr, jest zimno bez przerwy. Ja się tak nie wyobrażam. Pani Krysiu, może oni tego nie zauważają? To jest tylko, Krysiu, taki dodatek, ten deszcz, on się raz kiedyś pojawia. Proszę Państwa, ja nie jestem wędkarzem, ale Roman wspomniał tutaj, że no, nie każda żona akceptuje tego typu pasję swojego męża. Ja wierzę w to. No, moja żona nie ma takiego problemu, jak się chce ze mną pokuraczyć, to znajduje inny pretekst, to też inna sprawa. Natomiast mogę przytoczyć przykład wyczytany gdzieś tam, no powiedzmy z internetu, że kobiety rozmawiają, mówi, słuchaj, twój mąż zapalony wędkarz, on co tydzień na ryby jeździ, miał imieniny, to co mu kupiłaś? Ona mówi, kołowrotek. No to świetny prezent, bardzo dobrze zrobiłaś. Ona mówi, no niekoniecznie. No bo jak dostał ten prezent, to pytał się mnie, co to jest. Po raz pierwszy spotkałam się z nazwiskiem i imieniem Romana Hetasza jako dziennikarza, bo mój małżonek, Paweł Piotrowski, był zapalonym wędkarzem. I doskonałym producentem spławików. Tak. I do tego, no taki przykład jego, że tak powiem, pasji, to pojechał do Niemiec, bo chciał kupić samochód, miał pieniądze, chciał kupić samochód w Niemczech. A przywiózł wędkę. Tak, ale chce na samochód. I ten artykuł Romana gdzieś przechowywałam w ogóle. I ostatnio patrzyłam nawet przed dzisiejszym spotkaniem, chciałam znaleźć, ale chyba zginął, a bardzo żałuję. O wędkarskim świecie był artykuł, gdzie pisałem o Pawle, który robi spławiki. Kiedyś produkcja spławików nie była taka rozpowszechniona, a dobre spławiki robili prywatnie po prostu wędkarze. Dlatego były takie piękne, no właśnie. Tak. Ale musimy też w ogóle galanteria wędkarska jest bardzo ładna, bo przecież wszystkie przynęty spinningowe i muchowe to są wspaniałe kolczyki. No, i nie tylko, różne inne ozdoby. Ja myślę, że moje kolczyki chyba też by się nadawało, prawda? No coś by się zrobiło. Wspomnienie gzuba w krótkich spodenkach, prawda? Tak, tutaj krótkie spodenki jeszcze często zakładamy i szeleścimy papierkami od cukierków. Szczególnie ja, tu jest mój przyjaciel Romek Wosiński, kolega od pierwszej klasy. Pierwszego dnia rodzice nas posadzili w jednej ławce i mój imiennik, żonę też sobie Jolę znalazł, tak jak ja, żeby było. I po dzień dzisiejszy, no, mogę tu śmiało użyć słowa, przyjaźnimy się. Staliwo chmur snuło się nadal. Na wodzie puch zostawiony przez rodzinę łabędzi. We mnie po ochłonięciu i kolejnej pustej godzinie znowu zalękł się smętek potęgowany powiewem chłodniejszego wiatru. Ziąb coraz mocniej dawał mi się we znaki. Spływające po rękawach nieprzymakalnego okrycia krople przy ruchach rąk wsiąkały bardziej i bardziej w grube mankiety polaru wysuwające się spod ordalionu.
Moje narzekanie, gdybym takie zaczął, niczego nie mogło zmienić. Spijałem rzeczywistość i przecierałem raz po raz krople z przesyconego deszczem ptaszku czapki. Do kurwy nędzy wyrwał mnie z zamyślenia o niczym Stachu. Siedzę! Nie klnij, warknąłem. Podpłyniemy. Stachu nie nadużywał męskich słów. Ceniłem to sobie, choć kiedyś, dawno temu, w okolicach Sitnicy usłyszałem taką wiązankę niosącą się znad Drawy, że zastygłem z wrażenia. Zastanawiałem się nawet, czy nie pobiec w kierunku, skąd dochodziły głośne przekleństwa. Czy Staszkowi ktoś lub coś nie odbiera życia, albo czy nie pomieszało mu się w głowie. Odpuściłem sobie, licząc, że wkurzył się tylko nie wiedzieć na co i stąd takie krzykiem i kurwami poprzecinane zachowanie. Kiedy przy resztkach starego mostu poczekałem na niego, wytłumaczył, że wściekł się na kolejny zaczep, że zerwał łownego karbolonga i dla odreagowania kopał nogą w drzewo i wrzeszczał i przeklinał. Współczuć tylko mogłem skopanej woderami buczynie. Staszek był z nielicznych wokół mnie wędkarzy, jak choćby George bądź Oczko, którzy nie używali podwórkowej łaciny. We mnie, pomimo dwuletniego pobytu w Kamasza, gdzie wiązanki były wpisane w wojskowy dryl od pobudki po wieczorny apel, łacina też się nie zagnieździła. Sporo w tym zasługi ojca, któremu zdarzało się wypuścić na co dzień jakąś cholerę czy psią mać, ale już kurwę to tylko po większej wódzce sprowokowany babskim, niepotrzebnym jadaczkowaniem. Ała! No właśnie, język tej książki też jest niezwykle interesujący. Oczywiście można czytać na tym nazwę, po prostu chłonąć tę historię, cieszyć się tymi opowiadaniami. Czasem właśnie, na co zwróciła uwagę pani Kasia Kamińska, cierpnąć, wyobrażając sobie tą mokrość wszechogarniającą i ziom. Ale można też, choć twierdzisz, że to tak schadza sobie do serca i ci, że nie planujesz. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko nad tym językiem panujesz, że on się tobie nie wymyka spod kontroli. I właśnie czytając tę książkę tak po Bożemu od początku do końca, zauważamy, że początek właśnie ten z lat 60., kiedy wspominasz swoje dzieciństwo, tam jest, on jest bardziej miękki. Tam jest dużo gwary wielkopolskiej, prawda? Absolutnie świadomie. Dużo pięknych, kwiecistych, ale nie przegadanych opisów. A im dalej idziemy, im bardziej się zagłębiamy, ten język staje się bardziej męski. Zdania są krótsze, zdarzają się i takie fragmenty jak ten, który przeczytałeś przed momentem. Te emocje są zupełnie inne. I to jest takie naturalne wzrastanie. Mam świadomość, czytając, że bohater mi dorasta w tej książce. Dojrzewa. Tak mi się to udało zrobić. Tak ci się udało zrobić. Ja nie wierzę, że przypadkiem. Nie, to udało się. Znowu może nie wszyscy to zrozumieją, ale ja wiem, że w moim życiu jest póki bardzo ważny. I o tym powiem. I tu jest zasługa Ducha Świętego. Dla mnie jest to zasługa Ducha. Zresztą ja, pisząc pewne rzeczy i gdy mam potrzebę skupienia się, a nie wychodzi, to ja po prostu, ja się modlę do Ducha Świętego i proszę Go o skupienie. I później od razu idzie jak z rękawa. Proszę wierzyć, tak w moim życiu jest. Tak mi kiedyś podpowiedział Dominik Pałuszta, syn Eugeniusza. Mówi, słuchaj, mi jak coś nie idzie, to ja po prostu się modlę do Ducha Świętego. I później od razu piszę, ja go tak posłuchałem i skorzystałem z tego rady. I to jest moment, chwila. Każdy, którzy ze mną na co dzień wędkują i bywają, oni wiedzą, że ja mam te swoje praktyki i ja tak robię. No. To mi pomaga bardzo w życiu. To bardzo ładnie powiedział, kiedy chciał i bym powiedział, jak pisać. Bo rzeczywiście ta książka jest bardzo spójna właśnie pod tym kątem, że ona się pięknie rozwija i pięknie dojrzewa razem ze swoim bohaterem i jego przyjaciółmi. No, to miłe, że słyszę od ciebie takie słowo, że tak to odebrałaś. Ty nie wędkujesz, nie żyjesz tym światem wędkarstwa. Ja tam po zjedzeniu ciasta nie miałaś więcej nic z tym
No to jeśli kobieta tak to odbiera, nie znająca szczegółów realiów wędkowania tyle o ile, takiego prostego, podstawowego, tylko że starsi panowie siedzą, patrzą. Młodsi też. Młodsi też. I panie. No właśnie, skoro mówimy o odbiorze kobiet, to troszeczkę już o tym zostało powiedziane, natomiast chciałabym, żebyśmy się teraz na moment oderwali od rzeczek ukochanych i do jeszcze bardziej ukochanego Windsoru skierowali wspomnieniem. Bardzo piękny opis jest tego momentu, tego podchodu do Windsoru. Bardzo ładnie namalowałeś ten obraz, jak ten Windsor pojawił się w twoim życiu i jak to się stało, że stał się twoją własnością. Tam jest przede wszystkim dużo Staszka, który odszedł już będzie lat temu 7, tak? 7? 11, 8. 8. I gdyby nie Staszek, to chyba i Windsoru by nie było też, nie byłoby tego miejsca. Znalazło się ono, w książce jest opisane, jak to wyglądało, bo ten Windsor się przejawia, ale kto tam był i widział, to nie jest jakieś takie miejsce, gdzie kobiety by chciały szczególnie przebywać. Tam nie ma łazienki, tam jest proste życie, tam są świeczki, piecyk jakiś gazowy, to i tak dużo, małe pomieszczenia, chłód. Leśny zapach drewnianego pomieszczenia, to można, kto bywał w takich pomieszczeniach, w takich domkach, to może sobie wyobrazić, ale mi to w niczym nie przeszkadza. To się stało moim miejscem na ziemi. To już nie był namiot, z którym trzeba było jeździć, psia buda, jak moja żona mówiła, kiedy my skończymy do tych psich bud jeździć, nie? I odpoczywać psich budach. I to już było takie miejsce, że nie trzeba było się martwić, gdzie dzisiaj tu pojedziemy, jutro tam, tylko nad Zalewem Rdzewskim znalazłem to swoje miejsce, zaprzyjaźniłem się z tymi ludźmi, którzy wokół byli, którzy są tam. I tam wracam, tam odpoczywam, tam mnie nachodzi, niekiedy jeden wiersz tam powstał. No to jest to. Dla mnie wystarczające, mimo że tak prymitywne warunki są tam. Ale nie jeździsz tam sam, czy jeździsz sam? Rodzina towarzyszy tobie? Od momentu, jak się pojawiła w naszym życiu Ania, wydawało nam się, że będzie miała swoje miejsce, ale tam jest taka przestrzeń nieograniczona, swobodna. Ania bierze wózek, ucieka nam tam, a Ania nie mówi, więc trudno się z nią skomunikować i non stop. Ja jeszcze z rana wcześniej pojadę na ryby, na śniadanie wrócę, ale żona się później denerwuje, bo mówi, byłabym na placu zabaw, to widzę, co robi, a to muszę ciągle za nią i jestem uwiązana, bo gdzie Ania poszła, a Ania już nie chce z nami być w tym jednym miejscu. Ona dorasta, prawda, i swoimi ścieżkami chodzi. I dla jej bezpieczeństwa i dla odpoczynku też psychicznego żony, ja już ją zrozumiałem, bywa tam z raz do roku, jak pojedzie za nią, czy na dwa, trzy dni, czasami ktoś z rodziny przyjedzie, to wtedy się pojawiamy, ale wtedy są też dzieci, łatwiej jest ona do ogarnięcia, Anka jest wtedy łatwiejsza do ogarnięcia. Przeczytam mały fragment, strona 105, opowiadanie zatytułowane Windsor. Wiosną bodaj 2001 roku zadzwonił do mnie wieczorem Robert z informacją, że gotów jest odsprzedać domek po ojcu nad Zalewem. Spytał, czy nie jestem zainteresowany, czy nie znalazłbym kogoś chętnego. Propozycja zawróciła mi w głowie jednak, że nabyte właśnie auto i przygotowania do ślubu córki nie pozwalały na inne wydatki. W pierwszej kolejności pomyślałem o Staszku i zadzwoniłem do Lublina. Okazało się, że jest w finansowym krachu i myśli o wyjeździe z Polski. Skutkiem tego rozpuszczałem między znajomymi, głównie wędkarzami, informacje o możliwości zakupu kempingu, ale chętnych nie było. Minęło lato, jesień, zima. W maju Robert zadzwonił ponownie i oznajmił, że obniża cenę o połowę. Pomyślałem, takiej okazji mogę już więcej nie mieć. Przez 2 tygodnie przekonywałem żonę. Wreszcie zgodziła się na obejrzenie domu, którego tak naprawdę nie znałem, do którego tylko raz włożyłem głowę, oddając Maciejowi głowę. Umówiłem się z Robertem i pojechaliśmy. To, jak zapamiętał Windsor Roman, to jest jego wersja, a ja bym chciała się dowiedzieć, jak odebrały to miejsce najbliższe panie. Nie będę pytała żony,
To pewnie długo trzeba było ją przekonywać do tego, ale są córki. Pani Zuziu, czy to był wspaniały Windsor, czy ten Windsor wymyślony przez siostrę, to jest taki bardzo z przekąsem tytuł nadany temu miejscu? Jako starsza córka pamiętam ten moment właśnie 18 lat temu, jak tata przyjechał do domu i w kuchni oznajmił mamie, że kupił jakiś domek nad Zalewem Tacerskim. Ola, ty byłaś z nami wtedy! Tak, ale to... pamiętam właśnie ten moment, jak opowiadałeś to w takiej euforii, z taką radością, że jak później wyszedłeś, to ja mówię do mamy: Boże, cieszy się co najmniej, jakby kupił Windsor. I od tego czasu ta nazwa po prostu przylgnęła do tego domu. No i później rodzina pojechała w Windsor zobaczyć i... Cóż mogę powiedzieć, ja miałam bodajże 9 lat wtedy, jak zobaczyłam pierwszy raz, więc dla mnie jako dziecka nie robiło wrażenia, jak on wygląda, czy tam pachnie, czy nie pachnie. Nie pamiętam, żebym jakoś tak to wtedy odebrała. Pamiętam, że ten wyjazd z mamą właśnie i z panią Jolą, też tutaj obecną, i że to był właśnie las i tak tylko pamiętam, że podobało mi się to, że jest coś nowego poza domem. Tak jak ludzie mają ogródki działkowe, jakieś tam domki letniskowe, że jest jakiś domek, coś naszego, coś co tata kupił i gdzieś można wyjechać. Tak pamiętałam, zapamiętałam to w sumie wtedy dobrze jako dziecko. I to, że tata pozwalał łowić ryby i bardzo mi się to podobało. I faktycznie przez jakiś czas później, jak jeździliśmy, to trochę uczył, trochę puszczał samemu na kółeczkę, pozwalał łowić. I w sumie wtedy dobrze to zapamiętałam. I również ogniska, które urządzaliśmy. Czyli w sumie fajny Windsor. Dla dziecka tak. A jak patrzycie z perspektywy jednak tych 18 lat, Windsor dojrzał? Na pewno dojrzał, ponieważ tam już Windsor przeszedł dużo remontów w międzyczasie. Doszedł barakowóz, tata tam tak zrobił zawieszenie nad wszystkim, kuchnię. Także no, super się powiększył i dzieci mają radochę. Tutaj mąż też również jeździł, łowi ryby, także... Nie można powiedzieć, tak jak tata wcześniej mówił, że Windsor to proste rzeczy, nie ma zbytnio tam jakichś ulepszeń, bo naprawdę udogodnienia z roku na rok mam wrażenie, że powstają, że dokłada tata tej technologii, czy takich innowacji wprowadza, dokładnie. I jakoś mu to wychodzi, i to tak na okrętkę. Jak to jakoś? Jakość wychodzi. Także coraz przyjemniejsze warunki, nawet dla kobiet można powiedzieć, się robi. Bardzo dziękuję. No właśnie, ja pracując spodziewałam się bardziej dramatycznego opisu. Okazuje się, że wspomnienia są całkiem przyjemne. Może o dramatycznym opisie by tutaj coś więcej powiedział Marek Wojciechowski, który jest, bo w Windsoru często dosyć... Aż tak często nie, ale bywasz, nie? No. Marek, nie, tutaj nie ma co dużo mówić. Jest to do przeżycia. Byłem kilka razy i jak widać, jeszcze się ruszam. Nie ma problemu. Pewno, że już jestem trochę sabaryta, ale te dwa dni na spince. Łączy was również to, nie tylko Windsor, ale też to, że oprócz tego, że łowicie, to piszecie. Czy to jest taka podwójna wspólnota? No, ja Romana poznałem właśnie przede wszystkim od strony piszącej, tak? W ogóle nie wiedzieliśmy o sobie nic, oprócz tego, że spotkaliśmy się w RSTK-u któregoś tam razu. A później przez te wspólne tam różnego typu doświadczenia piszące, zgadaliśmy się co do rynku. I dopiero się w sumie zaczęło, tak? Bo gdyby nie z kolei ciągoty wspólne wędkarskie, pozostalibyśmy jednymi z kolejnych znajomych z RSTK-u, tak mi się wydaje. A ryby, no to już jest
sprawa z gatunku filozoficzno-egzystencjonalnym. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze bym wrócił, tam Zuzia pisnęła o tych remontach. Gdybym nie miał takich przyjaciół i kolegów jak teraz w nawiasie do Wincowi, jak jadę, to się wszyscy dookoła śmieją, mówią, ty masz same kumpli Romku. Bo faktycznie ten mój przyjaciel Romek, to on tam wkładał dużo swojego serca i swojej fachowości. Ja to jestem tam do przytrzymania listewek, a cały mój mózg to jest Roman, on to potrafi kiedyś do mnie powiedzieć, słuchaj, daj ty mi święty, jeszcze mówi do mnie pułkowniku, święty spokój, bo ja ciągle pułki robię w tym Wincorze, żeby były pułki. Mówi, bo ja mam swój dom i wokół domu się codziennie tyle napracuję, że przyjeżdżam odpoczywać, a nie robić kolejne pułki, nie? Drugi Romek, Miśkowiec, który mi też sporo tam pomaga. No, no są ludzie, którzy, tu jest jeszcze Czesiu Kowalski, który też użyczał i przyczepki, żeby coś zawieźć i coś zrobić i tak dalej. Łódki u niego na podwórku sobie tam dopracowywałem. No, sporo, grono jest takich ludzi mi życzliwych. No nie mówiąc o Gąsiorze, zacnym Jurku, Gąsiorku. Który powiedział, że on tą kładkę, on musi ją zrobić i koniec wymyśli mi tą kładkę i mówi, zobacz w tych sękach, jakie anioły są nie? I takie piękne, płowe rzeczy. Mało mi się nie utopił nad tym zalewem. Dziękuję wam wszystkim. Czy ta książka też jest takim podziękowaniem właśnie dla osób, z którymi łączą cię pasje, tak. Łączy cię jakaś wspólnota? Tak, tak. Ja... Nie wiem, jak tym ludziom podziękować za te wspólne lata, za te nawet chwile, może momenty tylko. Dlatego pytałem, do Bronka dzwoniłem, pytałem, czy mogę użyć, czy mogę go tam nawet po nazwisku, czy jak. Nie miał nic przeciwko temu i dla mnie ja chcę, żeby oni zostali. Bo to zostanie, to będzie gdzieś tam w bibliotekach i te osoby, te nazwiska najbardziej. Ale ostatnio taką osobą, która w ogóle nie wędkuje, a która znalazła się w tej książce, to jest tutaj niejaki pan Paweł Dojs, który w trakcie naszej wieczerzy wigilijnej, zakładowej, no, głowę ma pełną pomysłów i codziennie coś potrafi wymyślić i powiedział, czytając w myślach wędkarza, można się nadziać na haczyk. I to jego motto, to jego, tak mi się spodobało, że ja mu nic nie mówiłem, tylko się poradziłem kogoś tam z boku, czy się nie obrazi, czy sobie życzy, czy nie. Mówię, ja muszę to po prostu jako motto umieścić w książce. Dziękuję ci, Paweł. I za codzienność w pracy. Zrobimy teraz krótką przerwę i znowu wprowadzimy się w klimat. Dobrze. To jest też filmik, proszę państwa, technicznie te filmy są już trudne, to były w latach 90. kręcone tiutki takie i to na taśmie było przełożone, jest na płytkę, one są kiepskiej jakości, ale ta etiuda, która teraz będzie pokazana, tam jest drugi kolega, mocny kolega, kolega, z którym Bronek, Kaziu Karemowskim, bo o nim tu chcę powiedzieć, byli ze mną w drużynie, gdy wygrywałem Mistrzostwa Polski, gdy wspólnie zdobyliśmy brązowy medal drużynowy też. I to były bardzo ważne postaci w moim życiu. Naprawdę odegrali sporo, zawsze sympatyczni, zawsze... A jeszcze gdybyście jechali z tym samochodem, jak ja woziłem Bronka i Kazika w jednym samochodzie, jakie tam... To już dzięki Bronkowi głównie. To będzie trzecia książka. To będzie na trzecią książkę temat, tak. Nie, to będzie teraz w drugiej. To było wesołe. I tu chciałem jak gdyby tego Kazika też... Mam na filmie wspomnieć, świętej pamięci już Kazika. Płynie szybciej rzeka. A z czci
Dzień się kłania białym łabędziom, a niebo chmury napleka. Różnie to ludziom przychodzi. Jedni doceniają, inni mnie. Ja jej potrzebuję. Muszę być gdzieś poza domem i to raz po raz. Na pewno w tym okresie życia myślę, że mniej jestem z naturą. Wtedy, kiedy dzieciaki mnie bardziej potrzebowały, gdy były małe, nie miały mnie i wtedy z naturą chyba częściej przebywałem. Tych moich wyjść na ryby było znacznie więcej, ale ja już sobie nie robię z tego wyrzutu. Bo może dzieci, może mi kiedyś tam jakiś zarzut zrobią. Ale ja wtedy tej natury bardzo potrzebowałem. Ja też pracowałem w gastronomii. Ja naprawdę dancingi i ten światek gastronomiczny, który ja to musiałem robić po prostu. Czy musiałem? No taki miałem zawód, ale to ja się do tego nie nadawałem po prostu. To nie było to, czym powinienem być. Myślę tak sobie. Odnalazłem się w wędkarstwie, odnalazłem się w pisaniu, odnalazłem się w naturze. To mnie gdzieś bardziej ciągnęło, ciągnie. I ta praca też mnie jak gdyby do tej natury później skazywała mnie, bo uciekałem z tego domu. Nie z domu jako z domu, od dzieci i od żony. Nie? Miałem dobrą teściową, to jest to ważne, bo
lepiej była trójka dzieci, później było czwarte po 10 latach. Ale była też mama, która bardzo dużo serca w to wkładała, w sensie takim, że pomagała i nigdy się na nic nie krzywiła, nie? Ona mnie nauczyła, a wiary też, nie? Teściowa. I to wszystko tak sklejało. No, ja mogłem wyjeżdżać na zawody, mogłem tu, mogłem tam. Może żona by się skrzywiła i w tej chwili by może powiedziała to, co by chciała powiedzieć, ale jakoś nie ma odwagi, nie chcę. Może być dobro, może zło, nie wiem. Ale ja też wiem, że natura mnie kupiła i przebywanie nad wodą. Ja ubolewam, dzisiaj ubolewam, wiesz, bo to jest, wszystko o tym mówimy. I wędkarze też o tym mówią. O śmieceniu nad wodą. Nie? Wszyscy o tym mówią, wszyscy o tym w internecie piszą. A śmietnik jak był, tak jest. My organizujemy akcję sprzątania raz po raz, a na drugi dzień jest nieomal już to samo. Kto to robi? To nie robi Kowalski, przepraszam, jeśli... Częściu, przepraszam, to tak, wiesz, Kowalski, ten czy owy. Tylko to robią wędkarze. Ja uważam w 80%, 70%, co najmniej 5%, a później są ci wszyscy, którzy tutaj w granicach, powiedzmy, Warty kupują te małe, jak się tam nazywa? Małpki. Małpki i tak dalej, zostawiają i to. Ale tam w lesie, głęboko nad zalewem, gdzie płynę łódką i wydawać by się mogło, że tam nikt nie powinien dotrzeć oprócz lisa i jenota, a tam są śmieci w siatkach niepozostawiane. No i to wisi, połowił ryby, doszedł tam, później miał problem zabrać już ze sobą. Nie? To ja zawsze mówię, że takiego bym rozstrzelał, od razu przepraszam, w cudzysłowie. Zrobiło nam się gorzko, ale może i słusznie, bo tak jak mówi Greta Thunberg, nie powinniśmy się pocieszać i mówić, że jakoś to będzie, tylko powinniśmy się tą naturą trochę przejąć, albo trochę bardziej niż trochę, bo my też jesteśmy naturą. Chyba cały problem polega na tym, że o tym zapominamy, a jak gorzkie bywają rozczarowania, kiedy oczami wspomnień widzimy jakiś ukochany fragment tej natury, a później jedziemy i konfrontujemy się z rzeczywistością, która brutalnie pokazuje, jak bardzo się zmieniła, właśnie tym kończysz swoje opowiadania. Tak. Wiesz co, jeszcze pozwolę sobie na jedno. Bronka poznałem nad Wartą, jak łowił szczupaki, zabrał mnie tam Jurek Puczynowski. Ja to w tej książce tutaj zaznaczyłem. W pewnym momencie miał chyba dwa szczupaki, złowił, kiedyś można było 4 czy 5 nawet złowić szczupaków, dzisiaj jest tylko maksymalnie 2. I mówi, teraz jest czas na papu, jak on to zawsze mówił. Wyciągnął swoje 2 jajeczka gotowane na twardo, chlebek, usiadł na starym plecaku swoim, takim przemokniętym i wywianym dobrze. Obrał te jajeczka, darń z ziemi wyrwał. Mówi, to może tutaj iść do ziemi, ale nie żeby raziło oczy, tylko pod tą darń, mówi, bo to jest minerał. To się, z tym się nic nie stanie. To może tu być, ale papierki po te opakowane po papierosach, wszystko co miał, on zawsze chował do plecaka. Nigdy nie zostawił tego. I to była chyba pierwsza osoba, którą spotkałem w tym poważnym wędkowaniu. Swoim wzorem pokazał mi trendy droga. Nie? Dziękuję ci, Bruno. Naprawdę tak było i to do końca życia będę pamiętał i to jest dla mnie wzór wędkarza pod tym względem. Wspominałeś dzisiaj o kanale, tłumaczyłeś, czym jest kanał. Ostatnie opowiadanie to nawet nie jest opowiadanie. To jest taki gorzki wyrzut dla nas wszystkich. Już tylko kanał, kanał, kanał. Jestem kłamcą, pisze Roman Habdas, wielutnym kłamcą. Urokliwego kanału, którego opis zamieściłem w tej książce w opowiadaniu po burzy, niestety, ale już nie mam. I nie warto go szukać. Po prostu szkoda czasu na podróże, na przejażdżki, a nawet spacery w poszukiwaniu nieprawdy. W okolicy, w jakiej mieszkacie, pewnie też znajdziecie bardzo podobną do zniszczonego umysłami i rękami meliorantów rzeczkę. Sponiewieraną, ujarzmioną, opalikowaną. Wiatr nad nimi nieprzyjazny, a ptaki tylko przelotem. Przyujściowa mosińska osobliwość przyrodnicza płynąca na granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego została oskalpowana jednym urzędowym podpisem. Tym samym podpisem o
odebrano moim i waszym wnukom, prawnukom i wszystkim jeszcze nienarodzonym prawo do sycenia się kameralnymi meandrami, odkrywania rzecznych podmyć i rynien, obserwowania z zagęstych i wtarłakleni spod nawisów kruszyny żerowania boleni. Zdławiono jedyną w najbliższej okolicy taką rzeczkę, przeryto i wyprostowano jej brzegi. Jesiony, wierzby, szare olsze, nadrzeczne brzozy i bogactwo krzaków znalazły swoje miejsce na usypanych w nich potężnych pryzmach. Z nurtu przy wysokim mini-klifie, takim urwistym brzegu na granicy iglastego lasu, w którym gniazdowały jaskółki brzegówki, powyciągano zwalone sosny. Tylko czekać, jak zrobią przez oczyszczony z drzew cypel przekop, odetną urocze zakole, poprawią dzieło Pana Boga. No właśnie, bo ten problem to nie są tylko te przysłowiowe papierki i butelki rzucone. To jest całe myślenie o naturze. Myli ręci, inaczej myślą. Uznali ten odcinek, że zagraża w razie powodzi. Nie wiem, komu zagraża, jak tam domost nie ma, warta jest znacznie wyżej i większą rzeką i tylko może nieużytki pozalewać, ale widocznie były pieniądze do zagospodarowania. Nie wiem, 2-3-kilometrowy odcinek, ostatni dziki odcinek rzeki wyprostowany. Wiecie co, Państwo? Tak mi przykro było, jechałem po mamę na gwiazdkę 23 grudnia. Mówię, pojadę, zobaczę, bo bratanek Adam mówi, tata zobacz, nie tata, wujek zobacz, co tam się wydarzyło. Mówię, pojadę i zobaczę. Smutno się robi, naprawdę smutno, było coś pięknego, a jeszcze jakie piękne zdjęcia, taki kolega jest z Lubonia, który robił tam zdjęcia zimorodkom, nie tylko, no bajeczne, on tam na muchę łowił ryby, na muchówkę i zrobiono kanał, kanał i tylko kanał. Tym bardziej doceniajmy to, co mamy i cieszmy się tym, co jeszcze zostało. Romku, fragment. Taki ciupeńkę dłuższy fragment. Żyjący twierdzą, że umarli przechodzą na drugą stronę, czyli na tamten brzeg. Owo powiedzenie niebywale pasuje do wędkarzy, a spośród nich wyjątkowo do muszkarzy i spinningistów łowiących ryby z marszu, czyli nieustannie przemieszczając się głównie wzdłuż brzegu. Za życia każdy z takowych, brodząc nurtem w spodniobutrach, zwanych dowcipnie gumkami, albo nieco krótszych boderach, dość sprawnie człapie od tych do tych szczególnych miejscówek pachnących na odległość, dajmy na to, unoszącymi się od dna ku powierzchni wody lipieniami. W trakcie takiego brodzenia i przeczesywania łowiska dość często przechodzi się na ów, jak wspomniałem wcześniej, tamten brzeg. Przy okazji pokonuje się miałkość przykosy, głębszą rynnę, piaszczystą łachę, wyniesioną powyżej poziomu rzeki w trakcie niżówek. A i dno bywa rozmaite. Twarde, żwirowe z otoczakami, miękkie z kurzawką, stabilne, piaskowe, muliste. Niekiedy w strefie przybrzeżnej trafiamy na bagienka, trzcinowe lub trawiaste kępy. Przystając na nich jest czas na myślenie, którędy dalej. W czasie ceremonii pożegnania Pucka dom pogrzebowy wypełnił się jak binduga nad trawą w trakcie odprawy przed muchowymi zawodami. Prochy kumpla spoczywały w urnie na wywyższeniu, poniżej stała jego fotografia. W jakimś sensie był pośród nas. Ale ja rozmyślałem, gdzie z chwilą Bożego Sądu Pucek trafił. Czy od razu przeszedł na tamten brzeg, znaczy do nieba, czy jest dopiero w drodze do niego, zatrzymując się na wysepce czyśca. A może trafił, nie daj Boże, na brzeg wciągający poczubek głowy, wypełniony smolistością i wiecznym potępieniem. Jednak patrząc w swoją pełną pokus i upadków zaszłość i nielepszą teraźniejszość, przyjmuję, że Pucka, kiedy sam żywot zakończył, nie spotkam w tamtym rewirze. To niemożliwe, aby miłośnik ryb z herbem płetwy tłuszczowej mógł zostać odsunięty od ujrzenia światła światłości. Ja owszem, rojber pierwszej wody, choćby za wykradanie rzece gołą ręką pod kadłubem miejskiego mostu w rodzinnym miasteczku Żgajoku
i to jeszcze w czasie ich tarła. Pokajać się muszę, grzesznikiem jestem. Zacząłem błądzić już w dzieciństwie z pilą wyrwania pierwszej złapanej muszce, plujce, skrzydełek i nóg. I choć nie czułem jej bólu, to dzisiaj skręca mnie na samo wspomnienie. Ciągle widzę tamte niecne obrazki i ciche, nieco kocie skradanie się z pochylonym grzbietem do ostatniego z mostowych filarów, usadowionych na betonowej, obmywanej. Obmywanej wodą półce. Za nią była piaszczysta mini zatoczka z pulsującą wodą, w której cierniki romansowały. Przyklękałem przy tym filarze, wychylałem głowę i zerkałem za niego, sprawdzając, czy rybki wpłynęły. Jeśli tak, bez namysłu, prawą ręką, jak kot łapkę, pakowałem w upatrzone miejsce. Pomiędzy palcami czułem niekieto ukłucia. Już wiedziałem, że w zaciśniętej garści mam żgajoka. Czym prędzej przynosiłem grabę nad brzeg i uchylałem palca. Rybka, niekiedy dwie, szybko trafiały do napełnionego wodą słoika. Zieleniła się weń wcześniej włożona wstążka moczarki bądź wywłócznika, uparcie nazywanego przez mojego tatę mertą. Na jej tle kolorowo prezentowały się zwłaszcza samczyki, przyjmujące na czas godów swoiste barwy. Cierniki w miniaturowym akwarium nie pływały długo. Przyniesione do domu, postawione na balkonie i zapomniane, bo przecież w międzyczasie coś ważnego wyprowadzało mnie na podwórko, odwracały się końcami płetwy grzbietowej do dołu, a brzuszkami do góry. Kiedy wracałem na kolację, już w drzwiach otrzymywałem od mamy oremus, to znaczy burę, za sprawianie rybom męczarni. Wtedy szybko likwidowałem półlitrowe akwarium, przelewając zawartość słoika do wiadra ze zlewkami. Tej jeszcze przed wieczorem starszy wynosił poza kamienicę. Trafiały do rzeczki, która w owych latach stanowiła swoistą oczyszczalnię dla domowych nieczystości. I tak żgajoki wracały do swojego środowiska, a że martwe, to mnie szczawika jakoś nie bolało. Czy Bucek męczył żgajoki? Stojąc kilka metrów od urny, słuchając mowy koncelebransa, ni stąd, ni zowąd pozwoliłem sobie na powyższy myślowy odlot. O święty Piotrze rybaku, ocknąłem się raptem i zadałem sobie pytanie, po co mi pływać w podobnych domysłach? Uchwyciłem się mocy Ducha Świętego i z jego pomocą wykręciłem z pustki własnej łebetyny świder, głupaw. Szanowni Państwo, z ogromną przyjemnością podzielę się tym mikrofonem, gdyby ktoś chciał zadać naszemu Romkowi pytanie, albo może podzielić się jakimś wspomnieniem. Ja bardzo chętnie podejdę. O, cześć. Czesław Ganda, bardzo proszę. Wspomnienie Romku. Kiedy znalazłeś się w RSTK, zauważyliśmy, że no masz, w duszy się coś gra, jak to określamy, i piszesz inaczej. A twoje spostrzeżenia przelewasz na papier, a to spostrzeżenia są właśnie z wyprawy na ryby, bo wędkarstwo było dla ciebie rzeczą ważną. I zebrałeś kilka tekstów mówiących o twoich wyprawach. Poprosiłeś mnie wtedy, aby no, może spróbujemy skompletować te teksty i ułożyć jakoś jako książkę. A że większość była o drawie, ale nie tylko. No więc tytuł W ramionach drawie. Nie czułem tego jeszcze tak jak powinienem i Romek zabrał mnie nad drawę. Była to wyprawa niesamowita, bo ja nigdy nie spinningowałem, a mówi, musisz spróbować, jak to wygląda. I szliśmy wzdłuż tej Drawy, te różne zakola, tą ciszę, ten śpiew ptaków. To wszystko mnie urzekło i to, co on tutaj opisuje, a znam jego wiersze i jednocześnie te opowiadania, to
nie tylko złowienie ryby, bo ryby były rzeczą wtórną, ale najważniejsze był to ukojenie, to postrzeganie tej rzeczywistości. I ja powiem Ci, Roman, że do dnia dzisiejszego wspominam tamte chwile, jak to przebywaliśmy tam. Ja byłem potwornie zmęczony, bo ja nie miałem takiej wprawy, żeby kilka kilometrów przejść nad wodą i jeszcze rzucać spinningiem, prawda? Nic nie złowiłem oczywiście, ale próbowałem, bo chciałem tego spróbować. Później natomiast sam zacząłem postrzegać tą przyrodę inaczej, patrzeć na to. I to, co Ty opisywałeś w swoich wierszach, kilkoma słowami było bardzo wiele powiedziane o tym, co nas otacza. I szanujmy to, bo jest to dobro niesamowite. Jak zapomnimy o tym, no to nie chcę złorzeczyć, nie chcę mówić tutaj brzydkich słów, ale musimy to doceniać. I powiem Ci, że Ty mnie nauczyłeś patrzenia na tą przyrodę inaczej. Inaczej. Ja do dnia dzisiejszego też bardzo dużo wyjazdów, wypadów mamy i ta przyroda jest dla mnie ważna. To, co mnie otacza, i postrzegam to jako dar najwyższy. Dziękuję. Dziękuję. Polecam, zupełnie szczerze. Ja przeczytałam tę książkę z ogromną przyjemnością i trochę się uśmiechałam, a trochę się zamyślałam i trochę dumałam nad tym, co my robimy i czego nie powinniśmy robić, ale przede wszystkim się uśmiechałam do wspomnień Romana Haudasa i Państwu to bardzo szczerze, z całego serca polecam. Żgajoki i inne opowiadania, Roman Haudas, brawa wielkie. Dziękuję.